Złote Globy 2023. Salma Hayek olśniewa kryształowej sukni z dekoltem, zdjęcia. Salma Hayek zyskała popularność w latach 90. dzięki udziałowi w telenoweli Teresa. Rola w produkcji zapewniła jej tytuł meksykańskiej gwiazdy, jednak na międzynarodowe sukcesy aktorka musiała jeszcze chwilę poczekać. Po roli w filmie Desperado, gdzie zagrała u boku Antonio Banderasa, usłyszał o niej cały świat. Zobacz, Złote Globy 2023. Gwiazdy błyszczą na gali, Selena Gomez, Jenna Ortega, Heidi Klum, zdjęcia. Zaczęły też spływać kolejne propozycje filmowe. Salma Hayek jest aktywna zawodowo do dziś. A ostatnie mega hity, w których wystąpiła, to Dom Gucci czy Eternals. Aktorki nie mogło więc zabraknąć na tak ważnym w branży filmowej wydarzeniu, jakim jest rozdanie Złotych Globów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. We wtorkowy wieczór w hotelu Beverly Hilton Hotel w Los Angeles zaroiło się od największych gwiazd. Na rozdaniu Złotych Globów pojawili się m.in. Selena Gomez, Jenna Ortega, Heidi Klum czy Hilary Swank. Pojawiła się również Salma Hayek, która wręczała jedną ze statuetek. Zobacz, Złote Globy 2023. Heidi Klum skąpana w cekinach całuje ukochanego na czerwonym dywanie, zdjęcia. 56-letnia gwiazda na czerwonym dywanie zaprezentowała się w sięgającej do ziemi kryształowej, gorsetowej sukni Gucci. Całość stylizacji uzupełniła kopertówką marki Dionysus oraz wartą $1000 biżuterią od Maison Boucheron. Na ściance aktorka nie zawsze pozowała w pojedynkę. Towarzyszył jej również znany z filmu Elvis Austin Butler. Dobrze razem wyglądają.